Jest z nami Michał Materla, laureat dwóch Heraklesów 2012. Witaj, Michał. Na początek powiedz, czy w ogóle jakoś wartościujesz Heraklesy? Czy ten za walkę roku jest cenniejszy niż ten fighter roku publiczności? Czy każdy Herakles tak samo cieszy? Nie, no myślę, że ten za walkę roku jest taki okupiony tym cierpieniem, więc jest taki jakiś troszkę bardziej szczególny, bo tam naprawdę mi to dużo psychofizycznego zdrowia kosztowała ta walka. I mam nadzieję, że aż tak jak po walce potem nie będę musiał już nigdy więcej cierpieć, bo to naprawdę było coś, co wryło mi się w mojej pamięci. Właśnie miałem cię o to zapytać, bo nominację miałeś też za ten knockout na Rodney Wallace'ie, to czy wolisz wygrywać szybko i skutecznie, czy po takich walkach, które zapadają w pamięci, do których do tej walki z James Evo na pewno za 10-15 lat dalej będziemy wracać, bo ona już przeszła do historii. Tak naprawdę no, po prostu ja chcę wygrywać, wiadomo, że im szybciej i z mniejszymi stratami, jeżeli chodzi o zdrowie, no to tym lepiej, nie? Także jeżeli udałoby mi się wygrywać przez knockout, to też bym z tego powodu zadowolony, jakoś nie płakałbym. Jay Silva na tym swoim filmiku dziękującym za nagrodę powiedział, że chciałby stoczyć z tobą rewanż, a później wspólnie z tobą trenować. Jak się zapatrujesz na taki scenariusz? Oczywiście jestem otwarty na to i myślę, że teraz bym rozegrał tą walkę całkiem inaczej. Wiem, gdzie są jego słabe strony, wiem, gdzie popełniłem swoje błędy, wiem, gdzie dałem się złapać i generalnie, jeżeli myśli, że to walka by się potoczyła po jego myśli, no to jest niestety w błędzie, no. Ale bardzo chętnie się spotkamy jeszcze raz w ringu. W dorobku masz już trzy Heraklesy, powiedz, gdzie je przetrzymujesz? Mam taką specjalną półeczkę w domu, gdzie mam pasy KSW, jeszcze ten wcześniejszy z 2006 roku. Mam tutaj właśnie Heraklesy i jeszcze tam jakieś nagrody takie, które dużo dla mnie znaczą. I zmieścisz jeszcze kilka tych Heraklesów, bo nie wygląda na to, żebyś się miał zatrzymać na tej trójce. Na wszelki wypadek mam jeszcze cztery półki na dole. To na kolejne pasy właśnie lecisz do Stanów. Po raz kolejny, tym razem leci z tobą Damian Grabowski. Kiedy lecicie, na jak długo i co tym razem będziecie tam robić? Czy to jest taki wyjazd jak zwykle, tylko American Kickboxing Academy, znaczy w przypadku tego gymu trudno mówić tylko? No dokładnie, to jest tak kompleksowy ośrodek, można powiedzieć, że tak jak widzę, to jest naprawdę inaczej niż wszędzie, bo tam zawodnicy raczej się posiłkują różnymi klubami, a tam po prostu wszystko jest skondensowane w jednym miejscu, więc ja tam już nie muszę nigdzie indziej szukać i po prostu jeżdżę tam już jestem, myślę, że jest zaakceptowany. Dobrze się tam czuję, jak już ze swoimi kolegami i po prostu jadę tam, bo już jest to sprawdzone na miesiąc czasu. Szykować się na najbliższe walki, jestem troszkę taki, znowu się przeziębiłem niestety, bo tutaj nas złapały znowu srogie mrozy i mam nadzieję, że szybko się wykuruję, żeby móc tam trenować na najwyższych obrotach. Ciężko było namówić Damiana Grabowskiego, żeby z tobą leciał i czy raźnie ci będzie, czy nie brakowało ci wcześniej takiego polskiego towarzystwa tam na miejscu? Czy po pierwsze to ostatnio razem był ze mną też serdeczny kolega Piotr, który tam przyjechał do mnie po dwóch tygodniach i został ze mną do końca wyjazdu. Także nie było też tak tragicznie jak za pierwszym razem, gdzie już po dwóch tygodniach gadałem sam do siebie do lustra, już ten jakby miał jakąś, nie wiem, paranoję, a tym razem Damian się zadeklarował, to nie tylko, że ja musiałem go namawiać, tylko on powiedział, że bardzo chętnie by ze mną pojechał, bo wie, że tam światło widzę. I powiedział, że bardzo bym pasowało jechać, bo tam to jest zawodnicy, którzy tam są, reprezentują bliski po prostu styl walki, czyli ground and pound, obalanie. To jest coś, czym on się dobrze czuje, więc będzie miał do możliwości posparować z najlepszymi zawodnikami. Myślę, że oni też go super potraktują, bo akurat Daniel Cormier się szykuje na Mira, a wiadomo, że Daniel Grabowski, jego najmocniejszą stroną to jest parter, więc na pewno będą mocno też wykorzystywać Damiana do przygotowań z Danielem Cormierem. Pojawiła się w internecie już wideo zapowiedź KSW 23 i tam jesteś przedstawiony, że walczysz z Kendallem Grove'em, czyli zgodnie z tym planem KSW. Czy już się pogodziłeś z tą myślą? Bo początkowo wiem, że nie ukrywałeś tego, że nie byłeś zadowolony z tego, że dostajesz drugi raz rywala po momencie. No to już jakieś tam, myślę, że to niedobrze do mnie pytanie. Ja jestem, to co ja myślę, to co sobie myślę, to sobie myślę, a jestem też zawodnikiem, mam tutaj szefów i oni decydują, z kim będę walczył. Ja nie wybieram sobie przeciwników, więc jestem gotowy na każdego. Ale tak jak gadaliśmy bodajże z Martinem, to sam powiedział, że takie sytuacje już nie będą miały miejsca. Właśnie, Kendall Grove niedawno przegrał ze znanym także z KSW Jessim Taylorem. Widziałeś tę walkę? Nie, nie widziałem. Na co przegrał? Na co przegrał? Przegrał decyzją, tak? Co? Decyzją przegrał.
nie pamiętamy, jak przegrał. My się tak naprawdę nie interesujemy MMA, tylko się lansujemy w waszym towarzystwie. To jest taki mały patencik. Interesuje MMA, po prostu chłonę tą atmosferę tutaj. No tak, posiedzisz sobie u Kultego w szatni, można bardzo dużo wchłonąć i potem się idzie na miasto z tą atmosferą razem ze sobą. Lajki na Facebooku lecą, bo mam Kultego w ulubionych, nie? No właśnie, też dodałem Kultego do ulubionych i od razu dwie osoby mnie zaprosiły do znajomych, więc to jakoś tak Kulti działa. Płci męskiej czy żeńskiej? Mieszana część, znaczy jedna kobieta i kreciało z Grappler Info jest drugi, więc tutaj. Czyli w 50% opłacało się zaprosić Kulti do znajomych? W 75%, bo kreciało jest tak na pół spoko, nie jest kobietą, ale można, wiesz. Ale też potrafi. No dobrze, no to powiedz, jak w ogóle na podstawie tego, co widzieliśmy w walce z Mamedem, jak oceniasz Kendalla Grove'a i jak się zapatrujesz na tę walkę z nim? Solidny zawodnik, warunki fizyczne rewelacyjne, w sensie, że no, najwyższy zawodnik na świecie w tej kategorii chyba wagowej, także jakieś wyzwanie dla mnie. Już tutaj gadałem z Andrzejem Kościelskim, że po przyjeździe do Stanów melduję się u nich i spadam teraz, bo Kulti walczy. Dobra, dzięki wielkie.